Witam w kuchni pełnej naparzanek. Witam w kolejnym odcinku, w którym będziemy grali we flashbacka oraz pili piwo. Pozwólcie zatem, że wasze zdrowie. Jesteśmy na czwartym poziomie flashbacka. Udało nam się wreszcie dotrzeć na Ziemię. To jest właśnie Ziemia. Tak wygląda Ziemia we flashbacku. Przedostaliśmy się promem kosmicznym za pieniądze, które wygraliśmy dzięki uczestnictwie w teleturnieju. Prosimy dokumenty. Proszę bardzo. Cały czas się posługujemy tymi fałszywymi papierami, ale o ile się nie mylę, właśnie w tym momencie gry, żegnamy się z nimi ostatecznie. No i tak, na Ziemi będą na nas polować przekupni policjanci, tacy właśnie jak ten. On jeszcze w tej chwili nas nie atakuje, ale zaraz to zrobi, więc równie dobrze możemy go zaatakować w pierwszej kolejności. Co tam? Walcząc z tymi czerwonymi bydlakami, warto pamiętać o tym polu siłowym, które właśnie wybrałem w inwentarzu. No dobra, to... Policjanci są dużo groźniejszymi przeciwnikami niż te cyborgi. Się odrywałem teraz drugi. To już jest kolejny policjant, na szczęście. Tamtego już się pozbyliśmy, to jest drugi. Ale to jeszcze nie koniec. Zjeżdżamy windą tu, a tutaj kolejna niespodzianka. Proszę bardzo, i nawet nie udało się go trafić. I o, aha. Będziemy mieli do czynienia z dwoma naraz. Chyba jednego zabiliśmy, a jeszcze został tam. Ok, pozbyliśmy się obu. Teraz jeszcze tam wybuchną piłkę tylko. Możemy tutaj sobie podładować akumulatorki. O, jeszcze jeden cios i byłoby, jeszcze jeden strzał i byłoby już po nas. Także musimy sobie szybko tarczę naładować. Możemy się turlać z powrotem. Pamiętajmy o tym, żeby znowu wybrać to pole siłowe. No i co? Niespodzianka. Kolejni policjanci w czerwonych wziankach z jetpackami, z karabinami szturmowymi. Zabiliśmy ich. I tutaj chyba będzie jeszcze jedna parka. Kolejny patrol. Próbuję ich tutaj zwabić. Jest śmieszne to takie strzelanie zza ekranu. Okej, wygląda na to, jakbyśmy się ich pozbyli. Tylko jeszcze tą piłkę się pozbędę. Widać też nieodłączny element każdego patrolu. Wrócę tam do tej ładowarki, żeby sobie podleczyć tarczę. Tylko jedna tylko tarcza, także właściwie nie musiałbym, ale na wszelki wypadek. Nie pamiętam, gdzie jest kolejna ładowarka, więc... Bardzo lubię tą planszę. Po prostu kawałek ulicy na ziemi w jakimś mieście.
bliżej nienazwanym, nieokreślonym, w każdym razie bardzo futurystycznym. O. Ok, tutaj musimy sobie wezwać taksówkę. Oto ona, równie futurystyczna, jak z Funky Kowala. Bardzo przyjemna kaczenka. Ok, jesteśmy na następnej planszy. Ciekawe, co to 200 tam oznacza, tam w prawym górnym rogu ekranu. Może to jakieś ograniczenie prędkości dla taksówek latających. Co my tu mamy? Nic. Dobra. Musimy wskoczyć tam na tamtą platformę. Musimy tutaj wykonać taki dosyć trudny skok. Skok w poprzek dwóch ekranów. Ok. I jeszcze raz to samo. Skruszymy szybę. No i dostaliśmy się na zaplecze jakiegoś, nie wiem, studia telewizyjnego, czy cóż, co też to jest. Tutaj widzimy starego znajomego cyborga. Z nimi dosyć łatwo nam przychodziło się rozprawić. No właśnie. Który będzie nam potem gdzieś przydatny. Cyborg, który nam przywalił. Zemściliśmy się. Nie wiem, czy to jest. Gdzieś czytałem, że to jest klub nocny. No mi to bardziej wygląda na. No może i klub nocny. Dobra, nie będę się kłócił. Okej. Okay. Musimy otworzyć te drzwi i musimy zdezaktywować to pole siłowe. To znaczy tą takie plazmowe ognisko, które tam płonie. Które jest bardzo szkodliwe. Robocik. Chodź, to jest tutaj, mam coś dla siebie. Ołów. Ok, tą dźwignią coś tam wyłączamy. Być może to, chyba to właśnie ognisko. Jak ja to nazywam, no bo nie wiem, jak inaczej to można nazwać. Znaczy bezpiecznie po prostu. Naładujemy tarczą. Możemy sobie spokojnie po prostu zaskoczyć w dół. Tutaj otwieramy wrota kluczem. Tutaj, żeby się przedostać niżej, trzeba wskoczyć na tą lampę, czy co to jest. Możemy sobie zapisać stan gry. No i czekamy na windę. Ok, jest winda. Idziemy sobie w dół. Tutaj kolega, ale udało nam się go strącić i to jest właśnie ten przypadek, kiedy cyborg upadł z tak dużej wysokości, że się zabił. Fajnie. Nie zawsze to mi się udaje. Nie wiem, od czego to zależy. Chyba losowo. Tych plansz właśnie tak za bardzo nie lubię. One są takie troszkę upierdliwe. Bardzo ciężko jest tutaj nie odnieść obrażeń.
Czekaj, wyłączyliśmy to świństwo. Tutaj klucz musimy podnieść. Dajmy się tutaj. Podnieśliśmy klucz, otwieramy odrzwa, znaczy taką ścianę, tajemne przejście, iluzoryczną ścianę. Skąd my to znamy? I wydaje mi się, że droga już jest... Już stoi otworem przed nami. Jeszcze wyciągnę spluwę, bo nie pamiętam, czy tam przypadkiem czegoś... Oby nie ma. Nie. Tarcza. Poznamy windą tam właśnie do tej iluzorycznej ściany, którą sobie przed chwilą otworzyliśmy. Okej, okay, tutaj możemy zapisać stan gry. A tutaj, żeby się dostać do tej środkowej platformy, trzeba, o ile pamiętam, zrobić w ten sposób. O. Inaczej, gdybyśmy zrobili inaczej, to byśmy spadli przez obie te zapadnie, jedna za drugą. I Konrad by się nie zabił wprawdzie, ale no nie uzyskalibyśmy naszego celu. Dobra, co tam jest na dole? Okej. Schodzę tam na dół, żeby nie uruchomić tych działek. Ten klucz trzeba wsadzić tutaj. Okej, ja się teraz cofnę, ponieważ zbliżamy się do jednego z najtrudniejszych momentów w całej grze, więc pójdę do tego miejsca, gdzie... O, taki skok ładny zrobiłem, gdzie można zapisać sobie stan gry. O, robimy krok do przodu, kucamy, turlamy się i w ten sposób omijamy tą drugą zapadnię. Okej. Okay. Teraz tak, widzicie tą minę tam na górze? W momencie, gdy przeskoczę tą minę, zacznie mnie gonić takie ognisko plazmowe, jak ja to nazywam. I chodzi o to, żeby po prostu nie dać się zabić. A po drodze są różne przeszkody. Także nie wiem, czy mi się to uda zrobić za pierwszym razem. Jeżeli nie, no to zobaczycie, jak wygląda sytuacja, gdy Konrad zostaje spalony przez ognisko plazmowe. Okej. No dobra, nie szkodzi. Jeszcze musimy tą cholerną piłkę rozwalić. O, dobra, chyba zdążymy. O, uff, udało się.
I to, drodzy Państwo, na tym kończymy. Czwarty, któryś tam odcinek flashbacka, to znaczy poziom flashbacka, jednocześnie odcinek kuchni poświęcony flashbackowi. Dziękuję za uwagę. Polecam się na przyszłość.